8 maja obchodzimy w całej Polsce Dzień Bibliotekarza. Biblioteki w całym kraju będą świętowały pod hasłem Biblioteka oczywiście. Także Wejherowo i wejherowskie biblioteki przygotowują się na ten niezwykły tydzień. Przygotowały bardzo dużo interesujących spektakli, spotkań z czytelnikami, spotkań z autorami, zabaw dla dzieci. Myślę, że ten tydzień będzie zresztą jak co roku należał do udanych, ciekawych i już teraz serdecznie zapraszam wszystkich wejherowskich czytelników i nie tylko do bibliotek na terenie Wejherowa i całego powiatu wejherowskiego. A jeżeli chodzi o takie szczególne imprezy, na które chcemy zaprosić do biblioteki i przed komputery, bo część będzie transmitowana przez internet, to przede wszystkim chciałabym polecić spotkanie z panem Andrzejem Januszem, autorem książki o Strzebielinie za ścianku szlacheckim. To spotkanie będzie niezwykłe ze względu na to, że pan Andrzej Janusz spotka się z gimnazjalistami w wejherowskim ratuszu, a całość tej lekcji bibliotecznej będzie transmitowana przez internet. Dlatego zapraszamy klasy gimnazjalne, które mogą odbyć niezwykłą lekcję połączoną historii, języka polskiego i informatyki. Spotkanie przed komputerami, a dla zaproszonych gości w sali ratuszowej zacznie się o godzinie 11 10 maja. Drugie takie bardzo interesujące spotkanie to wieczór z panem Maciejem Tamkunem. Pan Maciej Tamkun jest regionalistą, człowiekiem, który pasjonuje się naszym miastem, naszym regionem, jest autorem niezliczonych portretów wybitnych Kaszubów, mieszkańców naszego regionu, a również współautorem wielu książek na ten temat i będzie naszym gościem z cyklu Pasja Czytania. Zapraszamy na spotkanie z panem Maciejem Tamkunem w piątek o godzinie 18 do Miejskiej Biblioteki, tu właśnie w gmachu Miejskiej Biblioteki na ulicy Kaszubskiej. I jeszcze raz przypominam, spotkanie zacznie się o godzinie 18. A dla najmłodszych, oprócz tego, że będzie masa lekcji bibliotecznych, spotkań, zabaw w ramach klubu najmłodszych, czytelniczego klubu dla najmłodszych, oprócz tego mamy otwarte spotkanie z postaciami bajkowymi w przyszły poniedziałek 15 o godzinie 10:45 w bibliotece zagości teatrzyk ze spektaklem Siedmiomilowe buty. Będzie to teatr Narwal. Także serdecznie zapraszam. Wejście jest bezpłatne, mogą przyjść wszystkie dzieci z opiekunami. Będzie nam bardzo miło. Będziemy się bawili z teatrem Narwal.